Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, kolejna partia romantyczna Pola Morfiego. Napoleon, Marasz gra białymi, Paul Morfi czarnymi. Przeciwnik Morfiego słynął, myślę, że przede wszystkim z tej partii, właśnie. Także zapraszam, zapraszam serdecznie. Jeszcze jedna prośba. W poprzednim filmie prosiłem o jakiś komentarz, czy taki wygląd minimalistyczny jest lepszy, czy jednak z twarzami zawodników, rankingami byłby odpowiedniejszy dla Was. Dajcie znać. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Moi drodzy, rozpoczynamy ruchem E4. Tutaj Morphy odpowiedział E5, skoczek na F3, skoczek na C6. Standardowo w tamtych czasach chyba w ten sposób bardzo często grali E4, E5. Tak mi się wydaje. Goniec zagrał na C4, goniec na C5. Normalnie myślę, że w ten sposób gra dużo osób początkujących. B4. Niespodzianka. Gambit Evansa. Gambit Evansa no, jest takim Gambitem, który, no wiadomo, Gambit sam w sobie jest tym, że coś poświęcamy, żeby uzyskać jakąś tam inicjatywę w debiucie. Tutaj Morphy przyjmuje ten Gambit Evansa, co trzeba raczej czynić. Brać piona i zobaczyć, co dalej. C3 ze strony białych. Właśnie chodzi o to, żeby odpędzić gońca i spróbować zagrać D4 i zyskać to centrum tutaj troszeczkę szybszym sposobem przy pomocy właśnie KC3, który z tępem atakuje tego gońca. Goniec zagrywa sobie na A5 i tutaj białe mimo wszystko grają D4. No dobra. Jeżeli wybijemy, a tak też nastąpiło, no to nie, nie możemy odbić tutaj pionem. Trzeba sobie poradzić w jakiś inny sposób. Myślę, że w tej sytuacji tu białe powinny pójść na całość i zrobić po prostu roszadę, skończyć rozwój i nie mieć problemu z tym związaniem. Niestety białe. No właśnie, białe tutaj postanowiły atakować centrum. Troszkę chyba za bardzo, za szybki ruch. Za szybki ruch, ale myślę, że... E, o co to w tym posunięciu chodzi? Białe pewnie miały na myśli, żeby zagrać tutaj gońcem na G5. Zauważcie, że ten goniec jest wyłączony z tej diagonali i on nie jest w stanie obronić się na E7. A więc tak przypuszczam, że białe chciały zagrać tutaj i namieszać po E6, próbować zbić i troszeczkę zwyczajnie namieszać, zrobić roszadę, zagrać wieżą na E1, atakować króla. To się łatwo mówi, oczywiście, zawsze się łatwo mówi. Niestety, tutaj dla białych czarne mają ruch e, kontrujący, bardzo dobry. E, myślę, że. Też nie ma co się mocno zagłębiać z takimi posunięciami, żeby od razu zbijać pionki. Tylko trzeba spróbować skontrować i żeby wyprowadzić dalszą e, ilość figur. D5 to jest to posunięcie, które jest e, dobrym ruchem. Bardzo ładnie, ten goniec od razu jest już w akcji i to jest myślę, że sensowne zagranie. Moi drodzy, ale bicie w przelocie następuje. E, bicie w przelocie jak najbardziej i Hetman zbija na D6. W tym wypadku tutaj e, białe robią roszadę. No trzeba schować króla, to jest naturalna sprawa. Ale co by było, jakby białe zaatakowały od razu Hetmana na A3, co się wydaje bardzo sensownym ruchem, ta diagonala myślę, że przez gońca byłaby nieźle okupowana. A jak grać dalej? Otóż odpowiedź tutaj czarnych byłaby yy, naprawdę niezła. Wtrącony ruch, goniec na C3. No i teraz oczywiście, jeżeli tam król odejdzie, to możemy gońcem zasłonić się na B4 i problemy z głowy, ale jak zbije skoczek na C3. No to Hetman jak najbardziej odbija i skoczek B5. Zauważcie, atak na C7, atak na Hetmana, niby niebezpieczeństwo. Niestety, niestety, moi drodzy, i Hetman B4 wchodzi, można nawet zbić gońca, ale myślę, że taki ruch najbezpieczniejszy z szachem. E, obrona pionka e, powoduje, że czarne to są niezwykle bezpieczne. E, nic się nie dzieje, więcej mamy pionów, aż 3 w tym momencie. No cóż, e, w partii nastąpiło e, roszada. I tutaj Morfi zagrywa skoczek G na 7. Szybko wyprowadził te skoczki i problemy z głowy. Zobaczcie, to jest bardzo dobry ruch, gdyż nie ma wieży A1 z szachem. A Roszada jest przygotowana. Białe się rzuciły tutaj na czarne. Zagrały skoczkiem na G5. Powiem w ten sposób: może należało tutaj białymi nie grać drugi raz tę samą figurą, tylko spróbować właśnie teraz goniec na A3. Na przykład po Hetman F6 skoczek by wybił na D4 bicie na D4, no nie chcę się zbić hetmanem, gdyż no jak atakujemy, chcemy atakować białymi, no to wymiana hetmanów y, powoduje to, że w tym wypadku czarne mogłyby szybko zakończyć rozwój, znaczy wymienić więcej i z przewagą pionów sobie poradzić w końcówce, no po wymianie na przykład Roszada, no powiedzmy białe mogłyby stać troszeczkę lepiej niż w partii, aczkolwiek ta pozycja dla czarnych jest całkiem bezpieczna, mimo wszystko no cóż, ale po tym posunięciu tutaj y, y, bo skoczek E7, goniec zagrał, skoczek zagrał na G5 z próbą wzięcia na F7. Co się wydaje logicznym posunięciem. Oczywiście, ale bronimy się w bardzo prosty sposób. Kończąc rozwój, robimy roszadę. Wieża bije. Nie opłaca się jak najbardziej białymi tutaj wybić na F7. Absolutnie się nie opłaca, moi drodzy, gdyż wieża wybija, goniec wybija i przewaga materialna tutaj jest po stronie czarnych. Zdecydowanie. Co zagrały białe? Białe zagrały goniec D3. Uparcie chcą tam atakować króla za wszelką cenę. Zauważmy, że skoczek z gońcem chcą zbić tutaj na H7. Albo skoczek, albo goniec, tak naprawdę. Ale, co by było na przykład po zagraniu Hetman na H5? Co się wydaje bardzo silnym ruchem, gdyż grozi mat na H7 i grozi uderzenie na F7 z potrójnym tutaj uderzeniem figur. Moi drodzy. Bardzo prosta odpowiedź. Myślę, że znajdziemy ten ruch. Hetman G6. Bronimy wszystkiego, próbując wymienić hetmany. I na przykład po wymianie hetmanów, skoczek by wybił na G6. No i pozycja czarnych jest. No, totalnie wygrana, totalnie wygrana. Nawet y, słuchajcie, po takim zagraniu jak goniec A3, żeby wygonić wieżę i wieża nie będzie broniła pionka, można zagrać na przykład skoczkiem na E5 bez problemu, oddać jakość za cenę tych pionków, które tutaj zdobyliśmy. Powiedzmy, no wy, wyobraźmy sobie goniec A3, skoczek E5, goniec bije na F8, goniec bije na, skoczek bije na C4. Goniec musi raczej uciekać na to samo miejsce na A3, a wtedy zbijamy sobie na przykład kolejnego pionka. Przewaga trzech pionów tutaj zaawansowanego na c3. Myślę, że to jest ogromna przewaga już czarnych. No cóż, jak poszło w partii? Zobaczmy, goniec zagrał na d3 i teraz trzeba odpowiednio się również bronić. No to jest dobra nauka, myślę, że dla nas, powiedzmy dla osób początkujących, jak się bronić, bo nie zawsze w szachach możemy atakować. Goniec na F5, moi drodzy. Bardzo prosty ruch. Goniec, który jeszcze nie zagrał, już wyszedł do akcji. I spójrzmy teraz na tę sytuację na szachownicy. Czarne mają wszystkie figury wyprowadzone. Pomijam fakt, że mają no, dwa piony więcej, zrobioną roszadę. A białe w zasadzie mają dwa piony mniej. I minus jest taki, że te figury jeszcze nie wyszły, więc coś tutaj białym mnie zagrało jednak w tej partii. Goniec wybił na F5, skoczek wybił. Goniec na A3. Aha, o to chodziło tutaj białym, żeby zdobyć wieżę. No właśnie, miały to co chciały, ale czy to nie jest za późno? Co zrobić, moi drodzy, w tym momencie? Ja już wspominałem, że przewaga pionów, strata jakości nie jest jakimś wielkim tutaj problemem dla czarnych. Hetman zagrał na G6. Atakujemy skoczka. Prosta rzecz. Zauważmy, goniec teraz wybił tutaj na F8, no bo jak już planujemy wybić wieżę, no to, no to wybił. I teraz tak, czy wybijamy skoczka, czy wybijamy gońca. Hmm. Otóż Morphy wybija skoczka, gdyż goniec musi z tempem uciekać. To jest zyskanie tempa i też Hetman tutaj ma wolną drogę do króla. Generalnie skoczek powiedzmy był małym obrońcą króla i teraz już tego skoczka nie ma, a goniec z tempem musi uciekać, znaczy ze stratą tempa, oczywiście. No i tutaj czarne wybiły po prostu pionka. No tak, chyba słuszna decyzja. Trzy piony więcej, strata jakości, ale trzy piony więcej i te figury tutaj grają. Wieża za chwilę wchodzi na D8. Goniec zagrywa na C1. Zauważcie, goniec zrobił taką drogę na A3, na F8, na A3 i na C1 z powrotem. Dużo stracił ruchów, to trzeba przyznać i to nie może dobrze się skończyć dla białych, moi drodzy. Hetman G6. Hetman tutaj świetnie. Nie ma białopolowego gońca, który by atakował Hetmana. Goniec zagrywa na f4. Zrozumiała sprawa. Goniec może chce się obronić tutaj znaczy, chce obronić króla w ten sposób. Bierze d8. Ruch wstępem. Piękne posunięcie. Normalne. Hetman c2. No właśnie. No właśnie, moi drodzy. Jak grać dalej? Jak tę partię tutaj. Jak tę partię wykończyć? Co zrobić? Otóż, Polmorfi zagrywa skoczkiem do centrum, to jest myślę, że dla nas proste. Jak figura ma dobrą opcję do centrum i atakować najsilniejszą figurę, to trzeba z tego skorzystać. Poza tym, skoczek z centrum jest blisko. Tutaj króla grożał już jakieś tutaj opcje na atak. Hetman zagrywa na E4. No Jesteśmy w takim kulminacyjnym punkcie w tej partii, moi drodzy. Czarne zaczynają i wygrywają. Proszę bardzo, zatrzymujemy sobie film e, dla chętnych i szukamy odpowiedzi. Otóż, e, jak grom z jasnego nieba, skoczek zagrywa na G3. No, piękne zagranie. O co w tym posunięciu chodzi? Proponujemy wymianę hetmanów, odciągnięcie hetmana. E, tutaj zobaczcie, że skoczek broni punktu na H1. No i po wymianie hetmanów, co nastąpiło, i za bardzo też chyba nie ma wyjścia, nie wiadomo co grać. Po wymianie hetmanów następuje piękny ruch. Skoczek na Edwam, szachmat, moi drodzy. Skoczki zrobiły robotę. Trzeba przyznać. No ale zobaczcie, że jak Hetman odejdzie na F3, no to to samo, mata nie ma, ale strata Hetmana jest decydującym już w tej, w tej partii, tutaj decydującym o wyniku. Moi drodzy, pozycja końcowa. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!